11 listopada to symbol miłości do ojczyzny, walki o wolność, symbol wiary i zwycięstwa. Zapraszamy na lekcję historii, którą dla Was przygotowaliśmy. Pragniemy wszystkim przypomnieć, że 11 listopada obchodzimy nasze święto, Narodowe Święto Niepodległości. A my, chcąc dzisiaj uczcić rocznicę odzyskania niepodległości, przedstawimy Wam drogę, jaka wiodła Polaków do wolności. W historii Polski tak się składa. Był kiedyś ponad wiek niewoli. 11 listopada nasz kraj z niewoli się wyzwolił. I wtedy myśl powstała taka, by przez szacunek dla przeszłości ten dzień na zawsze dla Polaka pozostał dniem niepodległości. Na pewno słyszeliście, że kiedyś, dawno temu, Polska była w niewoli i po prostu nie istniała. Nawet nie było jej na mapie przez ponad wiek, dokładnie 123 lata. Wiem, to były czasy zaborów. Rosja, Prusy i Austria rozdzieliły nasz kraj między siebie. Żył jednak polski naród i jego kultura. Polakom, naszym pradziadom, bardzo zależało na tym, abyśmy mogli żyć w wolnym kraju. Dzięki patriotycznemu sercu naszych pradziadów najcenniejsze wartości zostały uratowane. Kiedyś Rosja, Austria i Prusy na Polskę mieli chytre zakusy. Niestety w końcu im się udało i zagrabili Polskę całą. Przez długie 123 lata nie było nas na mapie świata. I jak to czasem mówią dorośli, wtedy nie było niepodległości. Co to jest niepodległość?
miłość. Teraz wiem już na pewno, każde dziecko dziś woła, to polski dom, polska szkoła. Co to jest niepodległość? Teraz wiem już na pewno. Powstały piękne mapy, już nowe. Tak właśnie nasza historia biegła, że Polska dzisiaj jest niepodległa. Co to jest niepodległość? Teraz wiem już na pewno. Każde dziecko dziś woła, do Polski dom, polska szkoła. To jest niepodległość, teraz wiem już na pewno. Jedenasty listopada 1918. Zapamiętamy już na zawsze. Woła, do Polski dom, polska szkoła. Co to jest niepodległość? Teraz wiem już na pewno. Polska przestała istnieć jako państwo, ale nie przestał istnieć naród polski. Było wielu takich ludzi, którym nie podobała się ta sytuacja i chcieli walczyć z wojskami zaborców po to, by obalić obce rządy i odzyskać wolność. Święta miłości kochanej ojczyzny, czują cię tylko umysły uczciwe, dla ciebie zjadłe smakują trucizny, dla ciebie więzy, pęta niezalżywe. Kształcisz kalectwo przez chwalebne blizny, gnieździsz w umyśle rozkosze prawdziwe, byle cię można wspomóc, byle wspierać, nie żal żyć w nędzy, nie żal i umierać. Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród? Nie damy pogrzeć mowy. Polski my naród, polski lud, królewski szczep piastowy. Nie damy, by nas gnębił wróg. Tak nam dopomóż Bóg. Było w tym czasie wiele walk, które dziś nazywamy powstaniami. Ludzie organizowali się w oddziały zbrojne i chwytali za broń. Do walki stawali mężczyźni, a często nawet młodzi chłopcy, którzy tak bardzo pragnęli wolnej Polski, że w walce o nią oddawali swe życie. Córeczko moja, poszedłem w bój, tak jak twój dziadek i ojciec mój, jak ojca ojciec i ojca dziad, co z regionami przemierzył świat, szukając drogi przez krew i blizny do naszej wolnej ojczyzny. Córeczko moja, da nam to Bóg, że spadną weźcie kajdany z nóg, szczęściem zakwitnie kwiół wieków, żyzny, chłon naszej wolnej ojczyzny. Zawsze noszą przy sobie list mojej ukochanej córeczki. Ja, twardy żołnierz, zdawałoby się, płakałem, gdy czytałem słowa skreślone rączką mojej Krysi. Tatusiu drogi i najukochańszy, wpierw cię najświętszej polecam panience i promyk słońca posyłam radosny, żebyś ty widział, tatusiu, jak smutno w domu bez ciebie i jak bardzo źle. Jak dzień przechodzi w noc ciemną, okrutną, jak za serduszko coś chwyta i rwie. Jak my już dawno uśmiechu nie znamy, to byś do Krysi wrócił i do mamy. Po coś, tatusiu, tak długo w tej walce? Tutaj słoneczko pomału się toczy. Wszystkich coś boli, nawet mojej lalce.
Drogi tatusiu, posmutniały oczy. Długo bym jeszcze na papierze białym kreśliła słowa mą rączką niewprawną. Krysia kocha tatusia sercem całym i nie widziała go już bardzo dawno. Tatusiu, dziś się twa Krysia nie smuci, bo tatuś list ten przeczyta i wróci. Mimo poświęcenia i walk z zaborcami, wszystkie powstania zakończyły się klęską. Nadal krajem naszym rządziły obce mocarstwa. Trzeba było czekać pół wieku na kolejną możliwość podjęcia walki o wolność. Wybuch I wojny światowej stworzył tę szansę, a Polacy potrafili ją wykorzystać. Tragedią było to, że musieli walczyć w obcych wojskach. Wojenko, wojenko, cóżeś ty za pani, że za tobą idą, że za tobą idą chłopcy malowani, że za tobą idą, że za tobą idą chłopcy malowani. Chłopcy malowani, sami wybierani, wojenko, 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 cóżeś ty za pani, wojenko, 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 cóżeś ty za pani. Na wojence ładnie kto Boga uprosi, żołnierze strzelają, żołnierze strzelają, Pan Bóg kule nosi. Żołnierze strzelają, żołnierze strzelają, Pan Bóg kule nosi. Ta straszliwa wojna, która pochłonęła miliony istnień ludzkich, wstrząsnęła światem. Polakom, oprócz cierpień, przyniosła jednak nadzieję. Nadzieję na to, że gdy skończy się wojna, w nowej Europie odrodzi się nowa, wolna Polska. Pierwsza wojna światowa zakończyła się klęską Niemiec i Austrii oraz rewolucją w Rosji. I właśnie dzięki tym wydarzeniom i walce Polaków o wolność naszego kraju 11 listopada 1918 roku powstało niepodległe państwo polskie. Ojczyzna wolna, znowu wolna, tak bije serce, huczą skronie, a biały orzeł w słońcu kwiatów przyleciał, by go ująć w dłonie. Zawsze był z nami ptak wspaniały, choć czasem ktoś odszedł daleko, bronił tej ziemi, bo ją kochał sercem pokoleń już od wieków. Dziś, po 100 latach od tych wydarzeń, popatrzmy na dzień 11 listopada. Niech nie będzie on dla nas tylko kolejnym świętem, kolejną kartką w kalendarzu oznaczoną czerwonym kolorem, dniem wolnym od pracy. Pamiętajmy w tym dniu o tych, którzy przez ponad wiek nie porzucili wiary w odzyskanie wolności Polski. Dzisiaj wielka jest rocznica, 11 listopada. Tym, co zmarli za ojczyznę, hołd wdzięczności Polska składa. Im to bowiem zawdzięczamy wolność, polską mowę w szkole, to, że tylko z ksiąg historii poznajemy dziś niewolę. Uroczyście biją dzwony, w mieście flagi rozwinięto i me serce się raduje, że obchodzę polskie święto. Data 11 listopada 1918 roku jest jedną z najważniejszych w historii naszej ojczyzny. Po wieloletniej niewoli Polska odzyskała niepodległość dzięki bohaterstwu polskich żołnierzy, którzy wywalczyli wolność dla naszej ojczyzny.
Dzisiaj możemy żyć w wolnym kraju. Za chwilę, w ramach świętowania rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, wspólnie odśpiewamy hymn narodowy. Baczność do hymnu. Thank you.